Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj witam was w odcinku jak montować jak Freeze V2, czyli druga część tego co nagrał oczywiście Kamil Nalepa. Ja wiem, że było tego bardzo dużo i jest pełno tego na YouTubie, Kamil pokazywał jak to robić i tak dalej, ale stwierdziłem, że montaż Freeza trochę się zmienił. Mam trochę taki głos dziwny, bo wstałem dopiero. Stwierdziłem, że nagram drugą część, pokażę wam jak to wygląda, różne gniecenie się napisów, tekstu i tak dalej. Zobaczycie w tym odcinku, możecie zostawić na start łapeczkę w górę pod spodem i subskrypcję na moim kanale, ponieważ YouTube ucina zasięgi. Również zapraszam na mój drugi kanał, który wyświetla się tutaj. Możecie zasubskrybować go, ponieważ tam streamuję, a na tym kanale wracamy ze streamami od 21 lutego. Więc wyczekujcie, ja nie przedłużam więcej, miłego dnia wam życzę, zapraszam do oglądania. Ok, więc w tym poradniku pokażę wam jak zrobić te wszystkie efekty, które używa Freeze. Widzicie teraz ten efekt na ekranie. Postaramy się zrobić coś takiego jak widzieliście. Możemy to zrobić w After Effectsie lub w Photoshopie i później przenieść to do After Effectsa. Ja zrobię to w Photoshopie i zapiszemy plik i wyanimujemy go w After Effectsie. Więc wchodzimy do naszego Photoshopa, tworzymy nowy plik o wymiarach, mogą być one Full HD i możemy zapisać sobie na przykład Instagram. Teraz zaznaczamy tą kółeczkę i przenosimy nasz awatar lub zdjęcie z Instagrama lub z YouTube'a. Gdy przerzucimy nasze zdjęcie do Photoshopa, klikamy Ctrl J, zakrywamy warstwę niżej, wybieramy zaznaczenie eliptyczne, wstrzymując Shift robimy elipsę. Następnie klikamy prawym i przekształć zaznaczenie. I musimy dopasować do naszego, po prostu żeby to wyglądało jak elipsa. Następnie klikamy zaznaczenie, odwrotność i klikamy delay. Takim oto sposobem mamy nasze zdjęcie w elipsie. Przeciągamy to tutaj, zmniejszamy lekko na coś takiego. I możemy od razu sobie ustawić tło, jakie chcemy. Więc ja sobie zmienię, może być coś takiego. Wchodzimy tutaj klikając elipsa, przytrzymując shifta robimy również kółko mniej więcej podobne. Wypełnienie zmieniamy na brak, a obrys zmieniamy na kolor biały. Wybieramy na przykład 10. I teraz wystarczy, że dopasujemy to do naszego awataru. Z shiftem, z altem zwiększamy, więc może być coś takiego, uznajmy. Teraz wygląda to następująco. Te dwie warstwy możemy sobie lekko zmniejszyć. Robimy kolejny prostokąt, możemy go lekko zaokrąglić. Zaokrąglamy ten prostokąt na takie, przypuśćmy, 15 lub możemy na 25. Zmniejszamy sobie lekko z góry i z dołu. I na przykład wygląda to teraz tak. Możemy jeszcze w sumie trochę zmniejszyć. Możemy lekko go zniekształcić, czyli zrobić coś takiego na przykład, żeby to nie było takie zbytnio równe, dla lepszego efektu i lekko przesunąć niżej. Ok. Ja od siebie dodam jeszcze logo Instagrama. Gdy mamy logo na takim tle, klikamy magiczna gumka, usuwamy to co jest w środku i na zewnątrz zmniejszamy sobie i dopasowujemy. O, może być coś takiego. Klikamy narzędzie do tekstu i piszemy naszego Instagrama. Klikamy Ctrl A, zmieniamy to na kolor na przykład czarny i wybieramy czcionkę, jaka nas interesuje. Ja już mogę zostawić w sumie tam, które jest, czyli roboto i zmniejszamy do na przykład 10. Teraz wystarczy, że to dopasujemy, aby było równo. Możemy to też dać bliżej, jak chcemy. Ja zostawię jednak tutaj, bo to ładnie wygląda po prostu. Jeszcze troszeczkę zwiększamy. I tak samo możemy tego naszego Instagrama lekko zniekształcić, żeby przypominał on, pasowywał nam się w ten prostokąt. Tak samo możemy zrobić lekko z napisem, tylko najpierw musimy zrasteryzować naszą warstwę. O, no i jest trochę lepiej, dajemy bardziej tak pod nasz awatar. O, no i okej. I mamy taki efekt. Teraz pokażę wam jak użyć to w filmie i jak to wyanimować. Zapisujemy nasz plik, możemy zamknąć tą warstwę, ale jej nie usuwamy. Klikamy plik, zapisz jako. No i możemy sobie nazwać Instagram, poradnik, zapisujemy. I teraz przechodzimy do naszego After Effectsa, w którym to wyanimujemy i zapiszemy, aby później móc to używać do naszych odcinków. W naszym After Effectsie tworzymy nową kompozycję i zmieniamy tutaj na 60 fpsów. Nazywamy ją Instagram Animacja. Teraz
nasz plik, który zapisaliśmy, przerzucamy do naszego After Effectsa, klikamy OK i teraz dzieje się cała magia, ponieważ wchodzimy dwukrotnie klikając, mamy nasze tło, które na razie jest nam niepotrzebne, ale zachowaliśmy je tak, żeby po prostu było na przyszłość. Możemy sobie ponazywać nasze warstwy, na przykład, że to jest awatar. Tutaj mamy nazwane, tutaj może być IG jako Instagram. Ok, tak to wygląda. Teraz w Effects i Presets wchodzimy, wpisujemy Turbo Lens Displays i wpisujemy Turbo Lens Displays i przeciągamy to, na przykład to przeciągamy na naszą warstwę z tą elipsą, czyli tutaj. I teraz ta elipsa zrobiła taki dziwny kształt, więc wpisujemy tutaj 20 i tutaj na przykład też 20 lub na przykład 15, żeby to wyglądało tak samo. No i tak naprawdę na razie to powiecie, no ale nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje. Wchodzicie w Evolution Options, nie wiem, nie umiem tego czytać. Random Seed zaznaczacie trzymając Alta. I tutaj macie taką opcję, wpisujecie time, wpisujemy time, gdy klikniemy razy, na przykład 7. I widzicie, jak nam to faluje. No może tutaj jest źle, dlatego że tutaj size o na 20 i teraz będzie równo. I gdy mamy to zrobione, klikamy Ctrl C, zmieniamy to na wszystkie warstwy oprócz naszego awatara, klikamy Ctrl V, w początku oczywiście. No i to tak wygląda, jeśli chcecie, żeby to wolniej było, to wpisujecie ten czas mniejszy, jeśli szybciej, to jeszcze po prostu zwiększacie sobie. No i to już zależy od waszego gustu. Możemy to również zrobić w After Effectsie, pokażę wam zaraz na szybko, jak to zrobić. Aby to wyrenderować, klikamy Ctrl M, Best Settings, zostawiamy to, jak ja mam. Lossless tak samo, zmieniamy na format QuickTime i Channels RGB plus Alpha i wyrenderujemy to na przykład na pulpicie, klikacie zapisz, klikacie render i renderuje nam się to. Mogliśmy trochę skrócić ten czas, bo było tam 30 sekund, ale to możemy uciąć sobie w każdej chwili w naszym programie do montażu. Dobrze, gdy nam się to wyrenderowało, pokażę wam na szybko, jak to zrobić w After Effectsie, więc przerzucamy nasze zdjęcie, awatar. Ok, gdy mamy nasz awatar, klikamy tutaj na elipsę, z shiftem trzymając robimy coś takiego, klikamy następnie klawiaturze V i tutaj za ten górny cyperek przeciągamy mniej więcej coś takiego i mamy elipsę. Następnie tworzymy nowego jakby shape layera, czyli tą warstwę, klikamy V i najlepiej zaznaczyć te dwie warstwy, kliknąć Algin i je wyśrodkować. Teraz fill zmieniamy na brak, a stroke zmieniamy na przykład no 10-15, coś takiego. Możemy skalę lekko zmniejszyć na 95, żeby to dopasować. Jest równo. I tak samo robimy ten proces z dodawaniem Turbulence Displays. Możemy dodać też prostokąt, klikając Q, może być on zaokrąglony, coś takiego, wyśrodkowujemy go, wystarczy, że tylko to klikniemy, Ctrl, Alt i Home, mamy ten znacznik na środku, klikamy V, fill zmieniamy na biały, a stroke na brak. I możemy sobie wejść tutaj w tą opcję jeszcze raz i zaokrąglić na 50. No i możemy również wejść tutaj i pobawić się tym zakrzywieniem naszego prostokąta, żeby wyglądał mniej więcej podobnie. I taki sam jest proces, przerzucamy Instagrama, piszemy napis, dodajemy te efekty i renderujemy, więc nie będę wam już tego pokazywał, lecimy dalej z poradnikiem. Dobrze, gdy to już mamy za sobą, wchodzimy do naszego Premiera Pro, tworzymy nowy projekt, nazywamy go na przykład film poradnik. Oczywiście zapisujemy do naszego folderu, ja zapiszę na pulpit, bo i tak to później usunę. Klikamy OK. Tworzy nam się nowy projekt, klikamy Ctrl N. Tworzymy ustawienia pod siebie i ja mam już ustawione, więc klikam tą sekwencję, klikamy OK.
No i teraz przerzucamy nasz materiał, aby pokazać Wam, jak dodawać napisy, które widzicie właśnie teraz na ekranie. Ok, więc ja przerzucę sobie swój materiał, który już jest nagrany, bo to na części nagrywam, ponieważ coś mi przerwało wcześniej. Gdy nam się to przetworzy, przeciągamy to tutaj. Ok, mam taki mały kawałek tego nagrania, które teraz właśnie oglądacie, aby tu dodać jakieś napisy, jak na przykład miał freeze, takie trochę inne. Możemy to zrobić w tym programie lub w After Effectsie. Na początku pokażę Wam, jak zrobić to tutaj. Klikamy Ctrl T. Nazywamy to jak zrobić napisy. Teraz możemy to wyśrodkować i tutaj dać to trochę na przykład do góry. Jak zrobić, powielamy z Altem napisy w AE, czyli w After Effectsie. Zmieniamy sobie tą pozycję na tutaj, coś takiego. I teraz wystarczy, że zmienimy sobie czcionkę. Na przykład niech będzie roboto. Wpisujemy roboto. Tak samo tą warstwę wyżej. Ok, gdy mamy te dwie warstwy, klikamy na nie z shiftem i klikamy nest. Czyli te warstwy nam się jakby tak łączą. Możemy również zmniejszyć trochę jeszcze ich pozycję, coś takiego. I dać gdzieś tutaj na początek, żeby to było równo. I teraz freeze miał takie falowane napisy, więc wpisujemy w tym programie turbulence displace. Przeciągamy tutaj, no i możemy zrobić je falowane, możemy zrobić taki efekt jak on miał, więc na początku klikamy Amount i Size i na sam koniec przeciągając na przykład 150 lub 100, albo zostawmy to 50. Gdy mamy to zrobione, to możemy na przykład wpisać sobie tutaj 150 na przykład 200. Możemy pobawić się różnymi tymi efektami. Niekoniecznie musi być turbulent i dajemy to na sam koniec. Możemy to zrobić. Gdy nam tak szybko to idzie, to musimy trochę zmniejszyć ten amount. Lub jednak nie amount, tylko rozmiar. Możemy tu dać na przykład 40, dać na sam koniec albo mniej więcej pod koniec. A amount na przykład, nie wiem, 500 lub 800. No i wygląda to. Możemy to zrobić mniej więcej podobnie. Ten rozmiar możemy sobie trochę zmniejszyć, jeśli chcecie. To już zależy od Was. After Effectsie. Jeśli chcecie takie mega wolne falowanie gufriza, to dajecie tutaj na przykład 80. No i to w sumie to zrobić. No i to w sumie chyba by było na tyle. A tu takie 35, żeby nie było to szybkie. After Effect. A jeśli nadal jest szybkie, to musicie się tym pobawić i ustawić pod siebie na przykład 25. W After Effectsie możemy to zrobić. A jeśli chcecie, żeby to się tak rozciągało, to wystarczy, że po prostu zwiększycie ten amount. No to już zależy wszystko od Was. Teraz pokażę Wam, jak zrobić takie napisy, które teraz widzicie. Więc gdy chcemy zrobić coś takiego, jak widzieliście przed chwilą, musimy wyciąć fragment tego. Możemy to zrobić. Ja ten fragment możemy to zrobić. Zostawiam, klikamy Replace with After Effects Composition. Po odpalaniu After Effectsa zapisujemy nasz projekt z tym. Ja zapiszę to na pulpicie. I gdy mamy ten filmik, wystarczy, że klikamy Ctrl T i piszemy to, co powiedziałem. Powiedziałem, możemy to zrobić, więc piszemy jeszcze raz, możemy to zrobić. Ok, teraz Ctrl Alt i Home, wyśrodkowywuje się nam Algin, dajemy to na środek, klikamy P na klawiaturze i zmieniamy tak na coś takiego. Na razie zostawmy coś takiego. I teraz wchodzimy w charakter, zmieniamy kolor na przykład taki żółty oraz w FX i Drifts piszemy Drop Shadow, przeciągamy to tutaj, dajemy kolor taki szary, biały, nie wiem jaki chcecie, wybieramy, dajemy na 80 i to zmieniamy na przykład na 15 lub 12. I teraz
klikamy na klawiaturze P, robimy coś takiego i na przykład niech to wychodzi tutaj, czyli piszemy 540, nie, za dużo, o, no na coś takiego. I przyspieszamy lekko, chwytając za oba, F9 i tutaj z Shiftem przeciągamy to, o, coś mniej więcej takiego. Możemy to bardziej przyspieszyć, albo po prostu zamiast tego NetGrapha tylko kliknąć F9, pokażę wam jakby to wyglądało. F9, tak po prostu takie płynne przejście. O, no coś takiego mniej więcej. I teraz, aby zrobić taki falowany napis, jak ja mam filmę, klikamy znów Displacement, Turbulent Displace. Przeciągamy, dajemy 25 na 25, rozciągamy Evolution Options, klikamy Alt, piszemy Time razy 4 i mamy gotowy efekt. Jeśli chcecie coś przyspieszyć, no to wystarczy, że dacie to bliżej i tyle. I tak samo w tym przypadku klikamy Ctrl-C, czekajcie, Ctrl-C, Ctrl-V i klikajcie Keyframe Assistant i tą ostatnią opcję, to będzie nam się po prostu chowało. Premiere Pro wygląda to... Czekajcie, czemu ja tego nie mam? No dobra, nie wiem, może dlatego, że nie zapisuję w folderze, w którym cały plik powinien być zapisany, ale dobra, to mniejsza o to. Powinniście to mieć zrobione, gdy zrobicie przez to, bo może mi się po prostu coś zbugowało. Tak, pewnie mi się coś zbugowało, ale wy powinniście to mieć zrobione tak jak w moich filmach. Ogólnie to zaraz montuję ten odcinek i zauważyłem, że da się zrobić ten efekt gnieconego napisu także w Premiere Pro, więc dogrywam tak na szybko. Gdy już jesteście w Premierze Pro, klikacie Ctrl-T, piszecie cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Wystarczy, że zmienimy sobie kolor na przykład na czerwony, wyśrodkujemy to gdzieś tutaj, teraz damy to na sam spód, coś takiego, dodamy do tego drop shadowa i ten drop shadow, który jest tutaj, dajemy kolor jakikolwiek, może być nawet niedopasowany, zielony 80-10 i schodzimy do efektów, displacement, Turbulent Displace, przenosimy, przyciągamy, szukamy tego efektu, dajemy 10 na przykład, dajemy 15, wchodzimy w Evolution Options, klikamy Alta lub po prostu klikamy i dajemy tu na przykład 10 i spójrzcie, jak to wygląda teraz. Chyba widzicie, że zdjęcie z Instagrama lub z YouTube'a. Rusza nam się po prostu ten napis, możemy tu dać więcej, ustawić większy rozmiar i tak dalej. To już tak na szybko dogrywam, bo da się to zrobić w Premiere Pro. Okej, więc to jest taki poradnik. Wiem, że dużo ludzi już oglądało go u Kamila, lecz ja pokazuję trochę inną wersję, taką teraźniejszą. Myślę, że wam się odcinek spodobał. Możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, zasubskrybować mój kanał. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki wielkie, że obejrzeliście mój odcinek. Trzymajcie się, miłego dzionka, cześć!